Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałbym w sposób szczególny zaprosić wszystkich obrońców życia, tych, którzy mogą udać się na Jasną Górę, na tradycyjną, bo już czwartą pielgrzymkę obrońców życia człowieka. Odbędzie się ona tuż przed Dniem Świętości Życia w sobotę 22 marca. Program tej pielgrzymki, tego corocznego spotkania obrońców życia z całej Polski jest następujący. O godzinie 9.30 msza święta koncelebrowana w kaplicy Cudownego Obrazu. Koncelebrze przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski. Później przejdziemy do auli kordeckiego, gdzie o 10.45 przywita pielgrzymów ojciec Roman Majewski, przeor jasnej góry. Później wysłuchamy słowa Księdza biskupa Jana Wątroby, przewodniczącego Rady do spraw rodziny konferencji episkopatu Polski. Z kolei o godzinie 11.00 będziemy odmawiać modlitwę różańcową. Rozważania i modlitwę prowadzić będzie ksiądz Biskup Jan Szkodoń z Krakowa. O 11.30 wysłuchamy informacji pana Jakuba Bałtroszewicza, członka Komitetu Obywatelskiego i Wykonawczego. Europejskiej inicjatywa Obywatelskiej Jeden z Nas. Tytuł jego wystąpienia Europejska Federacja Ruchów Obrony Życia Jeden z Nas. 11.45 Obrona życia i rodziny cywilizacyjną koniecznością. Wygłosi referat wspólnie przygotowany dr Paweł Włosicki i razem współpracy ze mną. Później o 12.00 Modlitwa Anioł Pański. 12.10 o co chodzi z tym gender? Psycholog, publicysta pani Bogna Białecka wygłosi jakże potrzebny referat na to wielkie ideologiczne zagrożenie. 12.55. Relacja Dyrektor Human Life International pani Ewy Kowalewskiej 88 tysięcy kilometrów z Matką Bożą Częstochowską w obronie życia przez świat. Wiemy ikona Matki Boskiej Częstochowskiej Przewędrowała już Azję i Europę. Wiemy, peregrynacja zaczęła się aż w dalekim Władywostoku. Cała Azja, cała Europa do wybrzeża Atlantyku w Portugalii, a teraz ikona częstochowska w obronie życia wędruje po Ameryce. 13.05. Referat pana Mariusza Dzierżawskiego, pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji. Tytuł jego referatu. Co osiągnęliśmy dzięki projektowi ustawodawczemu Stop Aborcji 1320. Wręczenie nagród laureatom dziesiątej edycji konkursu imienia księdza Jerzego Popiołuszki, błogosławionego kapłana męczennika. To konkurs tradycyjny dla młodzieży ze szkół ponadgimnasialnych. Tym razem będziemy ogłaszać wyniki dziesiątej edycji tego konkursu. Później przerwa, a o godzinie 14.30 droga krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, którą poprowadzi ksiądz prałat Stanisław Maślanka, asystent kościelny krucjaty w modlitwie o obronie poczętych dzieci. Na tą tradycyjną pielgrzymkę obrońców życia zapraszają w imieniu organizatorów Harina i Czesław Wytrowie, Paweł Wosicki i mówiący te słowa. Gorąco proszę... Kto może aby 22 marca w sobotę był z nami na tej wspólnej modlitwie na Jasnej Górze. Trzeba wielu działań w intencji obrony życia, działań zarówno edukacyjnych apostolskich, także konkretnej pomocy, ale fundamentem jest modlitwa i właśnie ta modlitwa. Ten pielgrzymi trud chcemy poświęcić Panu Bogu i Matce Bożej dla ratowania życia w naszej ojczyźnie, dla budowania cywilizacji życia. Chciałbym jeszcze tutaj przypomnieć ten krótki zapis błogosławionego, a niedługo już świętego Jana Pawła II z Ewangelium Wite. W numerze setnym tej wielkiej encyklice obrońców życia Ewangelium Wite, Jan Paweł II zapisał takie. Zdanie. Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat. Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat. To trzeba, abyśmy zawsze mieli w naszych sercach, w naszych umysłach. Pracujemy na różnych odcinkach, na różne sposoby, uczymy, apostołujemy, pomagamy samotnym matkom. To jest wszystko bardzo potrzebne. Ale jeżeli zabraknie modlitw, ufnej, wytrwałej modlitwy, to nasze działania nie przyniosą jakże potrzebnych, pozytywnych rezultatów. I na koniec chciałbym jeszcze raz zaprosić wszystkich tych, którzy mają dostęp do internetu. Jak już mówiłem, od stycznia uruchomiliśmy w naszym stowarzyszeniu, Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka, wideoblog. Krótki program. Filmowy, telewizyjny, 6-7 minut, w którym relacjonuję co tydzień. Co tydzień nowy odcinek tego wideobloga na naszej stronie internetowej. Przypomnę stronę www.propauzalife.pl www angielsku.pl. Bardzo serdecznie proszę skorzystania z, z tego wideobloga, a jeszcze bardziej serdecznie proszę, żeby jeżeli słuchają nas dorośli, starsi, żeby zachęcić młodzież do regularnego, cotygoniowego korzystania z tego materiału filmowego. Szczęść Boże!